Jest już prawie 11 i cały dzień spędziłam bez elektroniki. Obudziłam się o 8 i czytałam przez ponad godzinę. Potem ogarniałam mieszkanie, sprzątałam kuchnię, musiałam ułożyć pranie, zrobiłam sobie śniadanie i teraz do niego siadam. Ostatni tydzień weekly vlogów. Weekly vlogów z serii mojego ostatniego roku studiów. I dlaczego akurat 40? Dlatego, że tyle wypada tygodni wraz z całą sesją, bo właśnie do końca tego tygodnia trwa sesja na UW. Co prawda ja mój jedyny i ostatni egzamin miałam w zeszłym tygodniu, ale po prostu tak założyłam, że vlogi będą do końca sesji. Także jedna rzecz, która mi została, to pisanie magisterki i mam na to jeszcze jakieś półtora miesiąca. No i muszę jeszcze zaaplikować na staż. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, czy w ogóle coś z tego wyjdzie. No i dzisiaj właśnie planuję pisać mój list motywacyjny do końca. I potem chcę to wysłać do wykładowców, od których chciałabym jakiś taki list polecający, referencje, nie wiem, jak to się nazywa po polsku. I zobaczymy. Potem jak to dostanę, nie wiem też ile to potrwa, to będę musiała to wysłać i zobaczymy, czy będzie jakaś odpowiedź ze strony podmiotu, w którym chciałabym robić staż. Zobaczymy. Bardzo możliwe, że będę to wszystko robiła na darmo i nic z tego nie wyjdzie. A i planowałam iść dzisiaj na siłownię, ale totalnie mi się nie chce, także nie tym razem. Jestem zmęczona, nic mi się nie chce, ale idę. Za półtorej godziny mam pociąg do Berlina, także dzisiaj śniadanie pod tytułem wyjadam resztki z lodówki. Mam tutaj pieczone warzywa i tofu sprzed kilku dni, całą resztę hummusu, dwa pozostałe ogórki, jakieś pół pomidora, które się zapodziało w lodówce, całą resztę mojej bazylii, naprawdę sporo, oliwki i kromka chleba z zamrażarki. I wygląda to naprawdę zaskakująco pięknie. Dzień dobry z Berlina, jestem strasznie głodna, także idę sobie zrobić coś do jedzenia. Lekki deszcz.
wegańskie kulki mozzarellowe. Pęsa jest przepyszna, polecamy kondycję spróbować. I jeszcze takie ciekawostki. To wygląda bardzo fajnie i aż chciałabym zrobić grilla, takie wegańskie szaszłyki. Wygląda bardzo dobrze. Mieliśmy m.in. tą pizzę, którą jadłam, jak byłam ostatnio w Berlinie. I znaleźliśmy też takie wegańskie lody. Już je widziałam ostatnim razem, ale nie kupiłam. Także jestem bardzo ciekawa. Magnumy, ale z jagodą. Czy tam porówką. Pyszne. Pyszne. Niedawno zaczęłam oglądać Seks w Wielkim Mieście i nie sądziłam, że kiedykolwiek zacznę ten serial, ale zaczęłam, bo długo mi się pojawiał na Netflixie w proponowanych i nie żałuję i rozumiem, co wszyscy widzą w tym serialu. Nie czuję się dzisiaj najlepiej, także cały dzień spędziłam w sumie w łóżku. Edytowałam filmy, zmontowałam 3 kolejne vlogi, także jest dobrze. Szkoda tylko, że mój ostatni tydzień weekly vlogów wyszedł tak może trochę mało ciekawie. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka i tak jak widzicie, był to już ostatni vlog z mojego projektu, podczas którego postanowiłam nagrać cały ostatni rok moich studiów, czyli 40 weekly vlogów, dzień po dniu, tydzień po tygodniu. Tego ostatniego vloga wrzucam po 2-miesięcznej przerwie od YouTube'a, która wyszła trochę przez przypadek, w ogóle jej nie planowałam, ale dokończyłam magisterkę, tak jak wiecie. Jak już mówiłam w innych vlogach, to było dla mnie trudne. I ta końcówka też była dla mnie trudna. I ta przerwa wyszła taka długa zupełnie przez przypadek. Ja po prostu sobie mówiłam, że dobra, kończę magisterkę, dopinam ten temat i wracam do filmików. Tym bardziej, że miałam dużo nagranych odcinków też na zapas, jakichś jedzeniowych. One no, nadal są, nadal czekają na zmontowanie. Ale temat magisterki się tak przedłużał, że po prostu ostatecznie wyszła z tego 2-miesięczna przerwa, zupełnie niezamierzona. Bardzo mi miło, że kilka z Was pytało, czy wracam, co się stało i tak dalej. Także słuchajcie, jestem i w ogóle ja nie planowałam znikać, ale jestem teraz i zostaję z Wami. Dzisiaj jest piątek, a w poniedziałek 30 września mam obronę. Także wreszcie domykamy ten temat, po prostu już tak nie mogę się tego doczekać, tak bardzo wyczekuję tego momentu, jak już to będzie wszystko z głowy i będzie można pójść naprzód. Jeżeli ktoś zaglądał do karty społeczności na moim kanale, to może już wiedzieć, że od września zaczęłam też nową pracę, także dużo zmian w moim życiu, bo kończy się magisterka, równocześnie zaczyna się praca, jeszcze zanim ta magisterka się kończy, więc naprawdę dużo zmian, dosyć stresujący dla mnie czas, ale teraz właśnie jak odejdzie mi magisterka, to zostanie mi już tylko moja praca i to, czyli moja druga praca. No i w związku z tym, że kończy się ta seria vlogów, to na pewno będzie więcej odcinków jedzeniowych, bo też będę miała więcej czasu i przestrzeni na tworzenie treści w innej tematyce, bo po prostu robienie tych vlogów było tak pochłaniające, tak czaso i pracochłonne, że już nie miałam za wiele ani czasu, ani siły, ani jakiejś przestrzeni mentalnej, żeby robić jeszcze jakieś odcinki właśnie czy to jedzeniowe, czy dotyczące minimalizmu, czy podróży. Także tego było trochę sporo. Co do mojej pracy, nie wiem, czy będę mówiła o tym, gdzie pracuję, pewnie nie. To jest normalna praca. To się tak śmieję, bo kilka osób, wydaje mi się, że mogą mieć takie wrażenie po moim odcinku, w którym tam mówiłam co po studiach i tak dalej, że jakoś tak może mam takie podejście do zwykłej pracy, że jakoś uważam ją za gorszą i tak wcale nie jest i bardzo nie chciałam, żeby tak to wybrzmiało w tym odcinku. Chodziło mi po prostu o to, że ja lubię mieć taką swobodę, jeśli chodzi o czas, lubię mieć taką wolność, na zasadzie ja decyduję, kiedy pracuję i być niezależna od lokalizacji, czyli po prostu móc być gdzie chcę, a niekoniecznie siedzieć w Warszawie i chodzić od poniedziałku do piątku codziennie do biura w tych samych godzinach. Natomiast mogę z radością ogłosić Wam, że znalazłam pracę, która spełnia te warunki, bo jest to praca na pół etatu w dowolnych godzinach, to znaczy powiedzmy w przedziale od 8 do 18, ale to ode mnie zależy, kiedy wykonuję moje obowiązki. I jest to praca zdalna, także mogę być gdzie chcę. Praca jest troszkę związana z kierunkiem moich studiów, chociaż tak nie do końca. Także też mnie cieszy, że gdzieś tam jednak takie tematy właśnie bioetyczne, szczególnie środowiskowe się w tej pracy przewijają. Także mega się cieszę i tak, dużo moich problemów się rozwiązało w momencie, w którym tak naprawdę ta praca znalazła mnie, a nie ja ją. Także się cieszę,
Powiedziałam to chyba z 10 razy, jak nie więcej. Jeszcze nawiązując ponownie do tego odcinka z pytaniem, co po studiach, to może kojarzycie, jak mówiłam, że chciałabym kontynuować moją działalność w internecie i to był też jeden z tych powodów, dlaczego nie chciałam iść do takiej normalnej pracy. Po prostu zależy mi na tym, żeby móc to rozwijać, ale jednocześnie moja działalność w internecie nie przynosi mi zarobków takich, jakie pozwoliłyby mi na normalne funkcjonowanie i na po prostu utrzymywanie się z tej działalności. Więc te wszystkie problemy zostały rozwiązane w związku z tą pracą, bo jest to praca na pół etatu, czyli nadal będę miała czas tworzyć, ale przy tym moje zarobki pozwolą mi na przeżycie, na pokrywanie moich takich najbardziej podstawowych potrzeb. Także bardzo się cieszę. No i wyczekuję poniedziałku i już takiego oficjalnego końca moich studiów. Dziękuję, że byliście i byłyście ze mną przez ten rok, przez rok moich ostatnich studiów. Mega się cieszę, że w ogóle podjęłam się tego projektu nagrywania każdego dnia, każdego tygodnia ostatniego roku studiów. Świetny pomysł. Naprawdę gratuluję sobie za wymyślenie takiego pomysłu i za wykonanie go. I za to wykonanie chyba gratuluję sobie bardziej, bo to jednak było naprawdę dużo pracy. I do zobaczenia bardzo, bardzo niedługo. Pewnie w jakimś odcinku jedzeniowym, bo nagrałam kilka na zapas jakiś czas temu, więc mam co montować. Gratulacje! Koniec. O. Jakie teraz vlogi będziesz nagrywać? Życie po studiach. Tak. Do zobaczenia niedługo. Pa!